Sprawdź, czy suma wektorów U i V jest wektorem przeciwnym do wektora W. Zaczniemy od obliczenia sumy wektorów U i V. U plus V. Obliczymy następująco. Aby dodać dwa wektory do siebie, nazwijmy je P i Q, gdzie wektor P ma współrzędne AB, a wektor Q będzie miał współrzędne CD, należy do siebie dodać odpowiednie współrzędne. Czyli pierwsza współrzędna w sumie wektorów P i Q będzie sumą pierwszych współrzędnych wektorów P i Q, czyli będzie to A plus C. Natomiast druga współrzędna sumy tych wektorów będzie sumą drugich współrzędnych, czyli to będzie B plus D. Zastosujmy to w naszym zadaniu. Obliczmy pierwszą współrzędną jako sumę pierwszych współrzędnych wektorów U i V, czyli tu pierwszą współrzędną jest minus 7, natomiast w wektorze V pierwszą współrzędną jest 11, natomiast druga współrzędna jest sumą drugich współrzędnych wektorów, czyli mamy 4 plus minus 3, czyli zostawimy tylko minus 3. Obliczmy minus 7 plus 11, to nam daje 4 i 4 minus 3, to nam daje 1. Dodając wektory U i V do siebie, otrzymaliśmy wektor o współrzędnych 4, 1. Nazwijmy ten wektor S. I znajdźmy teraz wektor przeciwny do wektora S, czyli szukamy wektora minus S. Mamy minus, za wektor S wstawiamy nasze współrzędne 4, 1. Nasz wektor S mamy pomnożyć przez liczbę minus 1. Zobaczmy, w jaki sposób mnożymy wektor przez liczbę. Weźmy tutaj wektor P, pomnóżmy go przez liczbę alfa. Dostaniemy alfa razy współrzędne wektora P, to było AB. W sytuacji, kiedy mnożymy wektor przez liczbę, każdą z jego współrzędnych mnożymy przez tą liczbę, czyli dostaniemy alfa razy a druga współrzędna to będzie alfa razy b. W naszym zadaniu należy każdą ze współrzędnych pomnożyć przez minus 1 i dostaniemy wektor minus 4 minus 1. Wektor w miał współrzędne 4 minus 1. Widzimy, że nie są to te same wektory, czyli suma wektorów U i V nie jest wektorem przeciwnym do wektora W.